No, na pewno to jest tak, że Niemcy zrobili niezmierny postęp, ale to zrobili też postęp, że ci zawodnicy, którzy już w zeszłym roku skakali dobrze, to doszło do nich jeszcze paru. Także ja myślę, że tam jest też wielka zasługa Stefana Hongachera, który jest tam z tą B kadrą, który to tam ma pod swoimi skrzydłami tych zawodników, którzy cały czas właśnie tam dochodzą do tych najlepszych, do tego Pucharu Świata. Tak samo jest w Austrii, więc to widać, że to jest taka austriacka szkoła, zaczyna tam być. Zresztą, gdzie się człowiek nie popatrzy, to teraz widzi Austriaka i wszędzie trenuje Austriak. Także no, jest to na pewno dziwne, no ale widocznie są najlepsi w tym momencie. Moim zdaniem na pewno duże błędy są popełniane na progu. Już od progu widać, że ten zawodnik, który wychodzi z tego progu, już później nie poleci. Później nie ma tej szybkości w locie i tak jak na przykład Dawid, dzisiaj było widać w tym drugim skoku, gdzie wyszedł z progu, że te narty już lecą przed nim. Czyli jak te narty lecą przed nim, to jest wiadomo, że tej szybkości nie będzie i on się będzie z tym męczył. I też wylądował krótko, więc miał niesamowite szanse, żeby być w tej 15, bo było go stać na to na pewno. On największy jak do tej pory postęp robił. Zepsuł skok, ale myślę, że w jego wykonaniu to akurat jest taki jeden skok zepsuty. On i na treningach lepiej skakał niż w tym skoku, który był w drugiej serii. Pozostali zawodnicy, no. Maciek wydawałoby się, że ciutkę lepiej, ale ten drugi skok też nie był rewelacyjny. Także cały czas tego brakuje. Ja myślę, że to, że cały świat naprawdę w tym momencie jeździ tak agresywnie z przodu i ten moment odbicia jest oddawany bardzo do kierunku, to kolano zostaje stabilne i oni wychodzą tak na te narty szybko, że oni nie wytracają tej szybkości. Technikę i skoki w tym sezonie. Ja nawet tak, no może to nieładnie, ale nawet zażartowałem, że gorzej już nie może być. Także na pewno ja jestem przekonany do tego, że będzie lepiej. Czy to już będzie taki zespół na turniej czterech skoczni? Tutaj bałbym się jakichkolwiek argumentów czy decyzji podejmować, że jestem do tego przekonany. Bo jednak do tego troszkę też trzeba czasu. Tak jak wcześniej mówiłem, że czasem wystarczy jeden dobry trening czy jedne zawody i wszystko się zmienia. Ale no, w tym przypadku to już były trzecie zawody, bo były i drużynówka, także i nie było jakiejś takiej diametralnej zmiany, więc coraz ciężej jest w takim przypadku, żeby to było taki szybka zmiana stron i powrót do tego, co było super. Ale tak jak mówię, no spokojny jakiś taki trening i dopracowanie, doszlifowanie tego powinno dać rezultaty. No, może nie od razu takie na hop-siup, że wszyscy będą wygrywać czy kwalifikować się do 30, ale postęp musi być. Tam jak tylko mogę, to czy tam zadzwonię do Łukasza i mówię, co ja widzę, co mogę zobaczyć przed telewizorem, bo tyle mi jest dane na pewno. Ale jeśli mam jakieś uwagi, no to śmiało dzwonię i wiem, że Łukasz tak samo bardzo sobie to ceni. Ciężko by było na pewno trenerom zaakceptować jakąś osobę tam gdzieś na stałe, która przychodzi z zewnątrz. I ja się temu jakby nie dziwię. Tym bardziej, że ja nie jestem w stanie poświęcić się w 100% skokom. Ja mogę coś tam doradzić, mogę udzielić jakiejś porady, jak tylko ktoś chce, ale no, swoje przeżyłem w skokach, robię teraz coś innego i na tym poprzestaję. Nie.